A my, proszę Państwa, śledzimy sprawę wpuszczenia naszej ekipy do samego Ministerstwa Sprawiedliwości. Czy Adam Bodnar przemyślał swoją działalność? O tym powie nam za chwilę Michał Bielonek. To się okaże za lekko ponad godzinę. Patrzę na zegarek, dokładnie godzina i 10 minut dzieli nas od kolejnej konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości. My, szanowni Państwo, cały czas na miejscu i na pewno spróbujemy ponownie wejść na konferencję prasową o godzinie 15 i zadać ministrowi Adamowi Bodnarowi pytania, które nurtują nie tylko nas, dziennikarzy, ale także opinię publiczną, jakże ważnych pytań o zmiany kadrowe w prokuraturze. Adam Bodnar dokonał takiej zmiany, takiego działania, no z tym, że kiedy spojrzymy na oświadczenie pierwszego zastępcy prokuratora generalnego i prokuratora krajowego zarazem, a więc Dariusza Barskiego, odwoływanie i powoływanie prokuratorów regionalnych, okręgowych czy też rejonowych są ustawowymi kompetencjami prokuratora krajowego. Prokurator generalny tych kompetencji przejąć nie może, a jeżeli Adam Bodnar zasłania się pełniącym obowiązki prokuratorem Jackiem Bilewiczem, to w ustawie Prawo o prokuraturze z 2016 roku nie jest nigdzie wskazane, nie jest wskazana taka funkcja jak zastępca pełniący obowiązki zastępcy prokuratora krajowego. O to będę pytał Adama Bodnara z całą pewnością, jeżeli tylko uda nam się na tę konferencję prasową wejść, bo to nie jest takie oczywiste, szanowni Państwo, ale jesteśmy tutaj, będziemy Państwu pokazywać to, co dzieje się teraz przed budynkiem Ministerstwa Sprawiedliwości, a miejmy nadzieję, że o 15 samą konferencję ministra Adama Bodnara i odpowiedzi, jakich Adam Bodnar będzie miał okazję udzielić o godzinie 15. Proszę Państwa, minister sprawiedliwości, prokurator generalny Rzeczpospolitej Polskiej, kraju członkowskiego Unii Europejskiej, Paktu Północnoatlantyckiego, Organizacji Narodów Zjednoczonych, wreszcie kraju, który no, niemalże jest w tej 20 krajów, najbogatszych krajów świata, G20, były rzecznik praw obywatelskich, człowiek, który współpracował z Fundacją Helsińską. No naprawdę wybitna postać. Boi się pytań Michała Jelonka z Telewizji Republika. No to w sumie dla ciebie komplement. Ale szanowni Państwo, ja zapewniam, że jeżeli będą nas wyrzucać drzwiami, to postaramy się wrócić oknem i te pytania ministrowi Adamowi Bodnarowi zadawać, bo są to pytania dzisiaj istotne, ważne i będące istotą polskiej praworządności. Czekamy zatem na godzinę 15 i konferencję prasową Adama Bodnara. Wiele tematów do poruszenia. Miejmy nadzieję, że choć część z nich uda poruszyć się na tej konferencji prasowej, bo wracamy też do sprawy przywrócenia do pracy prokurator regionalnej Anny Adamiak, która jako referent sprawy doprowadziła, czy też pomogła uwięzić Alesia Białackiego, białoruskiego opozycjonistę. To rok 2011, kiedy Polska pomogła reżimowi Białorusi, reżimowi Aleksandra Łukaszenki na Białorusi uwięzić białoruskiego opozycjonistę. Wówczas znaczącą rolę odegrała pani prokurator Anna Adamiak, którą dzisiaj Adam Bodnar przywraca do pracy w prokuraturze rejonowej. Adam Bodnar boi się rozmawiać z Telewizją Republika. No, mamy tylko polski kapitał, więc może o to chodzi, chociaż nie wiem. Natomiast nie bał się rozmawiać z Radiem Z, tu w większości Agora, której istotnym udziałowcem jest również Fundacja Sorosza. No i tam powiedział, że szuka podstawy prawnej dla zmian w mediach. No i jaki jest wynik tych poszukiwań, bo to już kilka tygodni minęło. No więc właśnie, cały czas tej podstawy prawnej Adam Bodnar poszukuje. O to też, jeżeli będzie okazja, będę dzisiaj pytał ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Zobaczymy, jaki będzie efekt i czy uda nam się na tę konferencję prasową wejść, bo to nie jest takie oczywiste, szanowni Państwo. O godzinie 13 również chcieliśmy i pojawiliśmy się w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale czysta złośliwość doprowadziła do tego, że nie wpuszczono nas do tego budynku.
budynku. Byliśmy przed czasem, przed godziną 13, a do godziny 13 oczywiście była możliwość, były otwarte drzwi dla dziennikarzy. Być może niekoniecznie dla dziennikarzy telewizji Republika, jak to pięknie rzutuje na te zapowiedzi dzisiejszej władzy obozu rządzącego, że dziennikarze, praca dziennikarzy będzie wyglądała lepiej, sprawniej, że ta nowa władza będzie otwarta na przedstawicieli mediów. No jak się okazuje w praktyce, bo to nie pierwszy, a kolejny już raz w przypadku telewizji Republika, która nie jest wpuszczana na konferencje prasowe rządu, z rzeczywistość te słowa zweryfikowała, brutalnie zweryfikowała. No właśnie, bardzo to jest ciekawe. No, szkoda tych państwa, którzy siedzą tam gdzieś na dole i muszą wykonywać nie najmądrzejsze polecenia swoich szefów, jakieś panie sekretarki, jacyś panowie strażnicy, no przyszli, pracują, a ktoś im każe łamać prawo prasowe, bo proszę państwa, to nie są żarty. Tutaj mamy już jeden pozew do prokuratury w związku z tym, że naszego dziennikarza nie wpuszczono na konferencję prasową ministra, w tym przypadku był to minister Sikorski. Ministerowie pełnią służbę publiczną za pieniądze z podatków. My jesteśmy medium, mamy koncesję i tak dalej. Nie można sobie powiedzieć, że pan, panie Jelonek, nie jesteś żadnym dziennikarzem, bo ja pana za dziennikarza nie uważam. Więc ma pan kamerę, mikrofon, legitymację dziennikarską, pracujesz pan w medium, które no, jest coraz popularniejsze w Polsce i po prostu pan minister może o tym nie wie, może będzie też szukał podstawy prawnej, ale na moją wiedzę, prawnikiem nie jestem, pan minister Bodnar, nie wpuszczając telewizji Republika, łamie polskie prawo ordynarnie i na chama. Ja jeszcze tylko, Aleksandrze, dodam, że mamy dobitny, jasny przykład rozumienia prawa przez ekipę Donalda Tuska, tak jak oni je rozumieją, tak jak oni je interpretują. Być może chyba lepszych przykładów i lepszych dowodów na łamanie prawa, w tym także prawa prasowego, o którym wspomniałeś przed chwilą, państwo nie znajdą. Tak czy inaczej próbujemy o godzinie 15 wejść na tę konferencję prasową i zadać kilka niewygodnych pytań Adamowi Bodnarowi, ale pytań, na które odpowiedzi na te pytania oczekują przede wszystkim Polacy. I postaramy się państwu to wszystko na tej konferencji pokazać i uzyskać te odpowiedzi od Adama Bodnara. Michał Jelonek, nie wiem, czy pan Bodnar wie, że u nas o 15 jest transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego, ale Michał, po tej koronce, po tej transmisji będzie z nami, będzie nam informował nas, jak się ta sprawa udała. Cała ta operacja, Michał Jelonek, ja, my tutaj. Jesteśmy wszyscy dla państwa i dzięki państwu, dzięki państwa hojności, dzięki państwa wsparciu, możemy pełnić służbę publiczną, zgodną z prawem. I prosimy cały czas państwa o tą pomoc. Tutaj widzimy numer konta, na który należy... Prosimy bardzo spłacać. Tak naprawdę każda kwota jest bardzo mile widziana, zwłaszcza te, które są długotrwale wpłacane. Są tysiące z państwa, którzy już nam pomogli. Jesteśmy nieskończenie wdzięczni za każdą pomoc, bo pomaga nam to realizować państwa zamówienie. Państwo w nas inwestujecie swoje zaufanie, swoje pieniądze, a my, cóż, my dostarczamy informacje. Dostarczamy informacje obiektywnie, dostarczamy informacje tak, jak możemy, jak się fizycznie da. No i chcemy również zbudować techniczne zasięgi. To nas najdrożej kosztuje, ale chcemy, żeby serwis Telewizji Republika, informacje, chociażby zbierane przez Michała Jelonka, były w każdym polskim domu, pod każdą polską strzechą, jak kiedyś mówiła, a teraz chyba pod każdą polską blachodachówką. Tyle na ten temat. Za chwileczkę Magda Bałkowiec i serwis informacyjny.